ubiegłym roku latem byłem zaproszony na spotkanie do sekretarza stanu, jak był tutaj w Warszawie, w Mariocie na śniadanie. I proszę Państwa powiedzieć, powiedziałem wprost, oddajcie nam Chicago i Teksas. To się oburzyli i mówią, nigdy Pan tego nie dostanie. A ja mu odpowiedziałem tak, szanowny Panie sekretarzu, Pan nie ma nic do powiedzenia, bo Pan jest takie samo łajno, jak my wszyscy w Ameryce. Prosto w oczy. Ja mówię, bez ogródek, ja nie mam hamulcy, że nie powiem to, co chcę. Zresztą, chyba Państwo znacie mnie, widzicie we filmach, mówię bez ogródek, to, co chcę. Nic nie będę ukrywał i owijał w bawełnę, bo tego nie wolno. Naród musi żyć w świadomości niewolnictwa, bo jest. Właśnie media to zrobiły, do tego doprowadziły. A dzisiaj szpitale, proszę zobaczyć, zabierają ludzi z ulicy i co robią? Badania robią. Tutaj niedaleko w Ząbka jakiś szpital psychiatryczny jest, nie wiem czy to nawet. Zabrali młodego chłopaka, żgają go igłami, facet zwariował. Go wypuścili, no, koniec.